Na zabijanie tych takich. Tego. Jak on się kurwa nazywał? Kabareciarz. No, zadać powiem. Rak Lewiatana. Uoka. Wywłoka? Tak, wywłoka. Tylko gdzie on się respił teraz? On? Na ogrodzie. A. On, który to jest w triumfie? Wrak Lewiatana sam dół. Pierwszej strony. To nie był ten? Nie wiem, ja muszę znaleźć Augora i Jajeka. Wiesz, mam wszystkie. Ja z Epikiem się strasznie Martin trudziłem, ale on jest na ogrodach. Z Epik. O, czekaj, Uaok, tak? To on? Tak, Uaok. Właśnie go bije. To pisz do Oska. Pisz oba. Pisz na kolanach. Zrób screena. Osk, o. Nie zrobiłem, pokażę. A, no to nie pisz net. Napisz, żeby się wkurwił. Nie, no zbyzywa mnie jeszcze. No tak, żeby było coś nowego. Dobrze, że to otwarcie. Ten entrance nie jest jakiś długi. Co się stało z Ozyrysem w ogóle? Ozyrys? No, Ozyrysa, no, Sabaton wzięła, zamknęła go w kryształ. Tak. No i potem jak uratowaliśmy go w loście, chcieliśmy fajnej misji dla 6 graczy. To była zbagowana. Nie muszę dawać, która była zbagowana do czegoś, co jest w Destiny. To po prostu zakładamy, wszystko, że wszystko jest zbagowane. Tak. No to uratowaliśmy go. Sabaton uciekła. Marasol zrobił ten. Została oszukana przez Sabaton. No i święty trafił na wieżę do opieki. Znaczy ten Ozyrys trafił do świętego i święty się nim teraz opiekuje. A, okej. Okay. Święty 14. Tak. I Ozyrys jest ten teraz taki mało dyspozycyjny. Mało żywy. Tak, no tak ledwo co żyje, ale żyje, więc może wróci kiedyś. Może go jest polować, jak dalej. Tak, jak Brad Vance wyjdzie ten z szafy po prostu. No jakby tego, jakby design. No, ten Brad Vance podobno się zajebał. Tak samo jak ten Zajo, jak mu było. Asher. Asher, nie no, Asher wszedł do lasu nieskończonego. Ale Vance jak już wszedł do lasu. A tak, Vance. Do piramidowy poszedł. Asher skoczył chyba do mleka. Aha, to nie, do piramidowy wszedł. Okej. A no, do... I została ta babka z Tytana i ta z Marsa. Ta z Marsa jest babka, na wieży? Ta z babka z Tytana jest martwa. Ona powiedziała wprost, że ona idzie się bić na gołe klaty z ciemnością, więc jakby... Ciekawe, jak poszło. Okay. Czyli jedyną osobą, która ocalała ze starych map jest ta z Marsa. O tak, Anna Bray. No, Anna sobie żyje, jest na wieży i próbuje wsadzić raz Putina do Exo z pendrive'a, no to... Okej, okay. No, jakby... podoba mi się to. No dosłownie ona uciekła, wsadziła Rasputina na pendrive'a i przyszła na wiele, koniec. Lore Anny. Dosłowny lore. No tak, dosłownie. Ona go spakowała w kieszeni i sobie wyszła. Jakby. Okej. Bardziej niż umysł pojedny do pendrive'a. A grup Kaida jest gdzieś na wieży, co nie? Co? Grup Kaida. Pura stoi tam, gdzie Kaida stał. Tak, tak. Koło Amandy, to wiem, ale chodzi mi, czy jego grup tam gdzieś... A grup, jest rozumiem, drup. Drup. Bo ktoś w normalnej rozmowie mówi, kurwa, drup. Nie, chodzi mi o drup. Chodzi mi o to miejsce, gdzie Kaid został pochowany, kurde. Nie, to jest chyba głęboko w wieży. Nie, no to jest w wieży, ale gdzie to jest? Nie jest na otwartej przestrzeni. Mogliby dać do tego dostęp. Ty
to jest. Nie, bo ogólnie u zawali w biurze są takie drzwi, co nie? No, no, no. Tam coś było kiedyś? Tam, że kiedyś trzeba zrobić quest tam na Horsemana. Dokładnie. A, co tam było? Tam jest skarbiec, tam jest jego skarbiec. I on trzyma swoje przeróżne bronie. Śmiechu warta. No i tam był Horseman. To tak jak te Lewiatana, ten katalista się siadrało na wieży. O, były pracowni Banshee'ego. No. To był ukryty quest, czy miałeś po prostu jakieś misje na to? Dostałeś quest, tylko bez ramki w ramie. No i belowy. Broni bez ramki. Spokojnie, jak wygra w TRC belowe, to nie, to musisz 2100 kili na niej wbić. Żeby mieć 16 poziom. Jak się zrobi? Ktoś chce ze mną iść zajebać sawatny? Może jednak. Ale z tym mnie nie ma. Nie rangę farmy. Jedynie na Boga mogę pójść. Czy na woda, nie Boga. Woda. Nie Boga. W ogóle śmieszna sytuacja, Dimmy wciągnął Fatebringera. Nie ma. A coś miałeś full tego? Nie, nie miałem, po prostu Dimmy zjadł tego. Dimmy zjadł Fatebringera. Jedynego jakiego miałem, czyli dopóki Envod nie wróci, to nie ma Fatebringera. Czekaj, zjadł... Co? No usunął mi Fatebringera po prostu, nie mam. To parę. Tak. Aha? Tak. Tak. Ja też bym teraz straciłem, że już sobie ten gier sam spikić. Tak, się, dokładnie. Wrzucam tak. Rzeczy z Dima i wrzucam gier, nie wiem, przerzuciłem. Na razie zostało się to podać. Dim nie może rozmawiać rzeczy, więc... Okej, ciekawie. Nie ma opcji rozbóż. Jedynie możesz nasycić nim coś przez Dima. To jest jedyny sposób, żeby zgubić i tam jakikolwiek. Nie ma. Jak pinguje adep też nie ma, żeby nie było. To jest jedno z tego. Masz Dima po polsku. Ja wiem, jak nie chcę mieć tego nigdy nie. Ale jak... Dziwna. Weirdo. Oni dodali już bronię do api. Ile można, ile można. No. Najwyraźniej dużo można. No długo, długo można. Dalej nie ma. Cringe. Czy to powiem? My też nie, ale no cringe. Będzie moment tak zwany. Więc po 13 ranga. Porady. Fajny pomysł z tą sniperką tutaj. Co? Sniperką tutaj. Czy wyściągnąć tych plecaczkowych? No,
Chociaż teraz jest pierdolony na Trifaze, bo jak to będzie Trifaze, to będzie cringe. Bije jej tyle? Czyli jemu? Powinienem. Młotka nie, no to podam już wejść. Zlewia game, gamer. Bez kitu sklepie będę napierdalał. On tu robi. O. Aż 50 sekund. No, a wiesz czego nie mam? Młotka. Czyli. Ja nie chodzę, bo tutaj zdechnę po prostu. Cringe, kurwa. Co się może zadam z tego, ale nie będzie to dużo. No to wracamy na Lewiatana. Chyba połowa. Gówno. Gdzie ten młotek w ogóle zniknął? To jest moje pytanie. A. Powinni ułatwić granie młotki. Wurut powinien wracać do ciebie jak bumerang. To jak zabijesz moba, to wraca do ciebie bez kitu. Tak, tam może. Nie, jak mod, jak mod Tara, dosłownie, jak powiedziałeś. No. Młotek. Niego to klucz. Rekord skoczni to był. Bez kitu. A, mam już dwa, okej, okay, a ja szukam tego ostatniego. Boję się strangulować te dzwonki, bo słyszałem, co potrafią zrobić. Co? Boję się strangulować te dzwonki, bo słyszałem, co potrafią zrobić. O. No, kill. No. Potrafię cię zabić. Boże. No, na drugim kanterze mogą cię zabić, tak bez problemu. No, już mi się tak zdarzyło dzisiaj raz. Niestety. Aha. Widziałeś to przecież. No tak, no. Mi się też tak zdarzyło, jak robię, byłem salowym. Możesz się, kurwa? Czemu się nie chcę stworzyć? Ty, co jest? Czemu się nie chcę stworzyć? Halo? Ty, faktycznie, halo? Nie, openers? Może z drugiej strony się otworzyło. Nie? Nie? Okej, okay, nie otwieramy się dzisiaj, rozumiem. Zamknięci dzisiaj jesteśmy. Chodzi, może jednak? No. Może jednak? Nie, okay. Nie, w ogóle Sybor się nie zniknął z ziemi. Skurwa głupota. Ale się zepsuło? Słuchaj, no na odłożu symboli się drzwi nie chcą otworzyć. A te drzwi, o.
No i chuj po młotku. Ale jak drzwi się nie otworzą, to jeszcze nie jest wipe przecież, no spokojnie. No dobra, ale... I trzeba powtórzyć wszystko. Ale timeless. No timeless nie dużo. A tam już zamknięty, pewnie się otworzy, jak tam nie pójdę. No bo tam powinieneś wejść, bo one się otwierają tak na ukos. Jak odkładasz. Bo jak odłożysz na przykład po lewej... Patrz, i tam jest tam jest banner? Tak. I teraz dodam tutaj banner. Bo... Uważam, że to działa tak, że jak odłożysz po lewej, to tepnie cię na prawą stronę. Żeby zabić małe galerany. To fakt. Więc... No modkers, no modkers incident. Bezmodkowy jestem, no maidenless. Młotekles? Młotekles, nie wiem co gorsze. Trzeba. Ciekawe czy możemy zrobić drugiego DPS-a. Jak sądzisz? Nie. A to na jednego? Bo nie wyczyściłeś pokoju. I dlatego nie będziesz mógł. Tylko z drugiej strony jak mieć wyczyścić pokój jak... To kurwiście. Nie było tego. O, to ty możesz. Wiem, że mogę. To cudem, the fuck? A ja narzekam. Dobra, kończ. Chcę, żeby kurwa kończy. No dobra, giga cringe tu się zadział. No co się stało? No, nie powinieneś móc tego zrobić. Ja nie wiem, jak narzekam. Dostałem, to dostałem. Kolejny hełm. Dalej mam sobie bez sensa, widzisz to? Glewia moment. Serio pół HP? Ała. Jaja. Zawsze mi się tutaj latał, nie? Jak się lata w ogóle na tytanie? Pierwszy musimy się tak. Po drugim musisz wiedzieć, jak no, zrobisz swipe'a i odpalasz tego, i odpalasz glide'a i co. A. Okej. No wytrzeć to prędkość. Aha. Oła. Okej. Rozumiem. Dostał. Skidłożył lekkiego ataku na mieczu i uderzył brzuchem w barierkę i prawie umarł. Ja tam zdechnę. Prawie, dobra. To. Ale tak brakowało dosłownie... Jakby był stary Iger? Nie żyłby. No tak. O, czekaj, to jest do kompilacji Phalanxów, co? Czekaj, czy nie, to musi być tylko na solo, czy...? Nie, może być na... Dobra, to się nada. Jaba. Nie ufam ci. Ja dopiero teraz to otwieram? Jajks. Trust you might. No to już jest przyjemny encounter akurat. A. Powiedziałbym.
lepszy niż poprzedni. Drugi jest prosty. Szczególnie na totalnie. Dobra, topory i słońce. Słońce prawo góra, topory lewo dół. Tylko nie odpalaj koło dzwona. Tak. Tego się już nauczyłem the hard way. Nigdy blisko dzwona. Ale zdecha. Nie powiem się to. W ogóle młotek ci zniknął. Nie. A, dobra. Topory i słoń... Co było? Topory i... Słońce. Słońce, okej. Okay. Ale wiesz, jakby... Na 80% słońce. Widnę chyba topory. W wypadku. Dobra, ja zrobię to na chwilę. Dmuchaj w ten mikrofon bardziej, proszę. Sorry. Znaczy ja też zmucham tak, że chillem. Akcji słońce, no bez hitu było słońce. Jest boss, chyba. Znalazł.
Rzuciłem. Kielich pieski. Kielich lewo, góra, pieski prawo do mnie. Jezu, wiem, bliskie spotkanie z falangsem, już myślałem, że to koniec. Już się żegnałem z moją rodziną. Pana falangsy.
słońce i słońce, pieski, słońce, pieski, słońce, pieski. Prawa strona, okej. Okay. Prawa strona. Nie jesteś koło Vela, słońce, pieski, prawa strona. Super. I zostało słońce. A ta liniówka z tego dungeonu, takiego zwykłego moba, strzela 93249 obrażeń z tego bursta. A inna liniówka, która nie ma bursta, strzela za 65000 tylko. To 42% więcej. Co słońce, słońce jest tutaj. To dużo. O. Tylko 40% więcej DPS. Co tam? Mało. Ta liniówka teraz, ona sama z siebie bije więcej niż kurwa i no zarobi, tak. Nie? Także ich za. Tak, to trzeba wygrindować i się farbić. Czyli a wystrzelenie całego magazynka, to wtedy wychodzi o 36% więcej obrażeń zadajesz. Bo jakby ona trochę wolniej strzela, ale i tak zadajesz o 36% więcej obrażeń. Od zwykłej liniówki, na przykład takiej Treadle Nedle. To szkoda, że jest arkowa, szczerze mówiąc. Mogę być staza. Plus. Chyba była stazowa. To była zajebista. Już. No to by było wtedy. Albo jakiekolwiek inny niż arkowa. Niż ubogi. No. Czemu? Ale nie. Może będzie dobra w next sezonie. No. A, trzeba wygrindować teraz takiego godrola po prostu, że... Znaczy tak się będzie teraz tego używać przez... Znaczy możesz to skombić jeszcze z tym, z Bakrisem, co nie? Możesz Doge'a użyć. Możesz to skombić z Elementalami, Arkowymi za finishera. No. Wystarczy tylko finishera zrobić, żeby dostać Elemental Wella więcej. Znaczy wiesz, no są miejsca, nie prawie są rzeczy, w których możesz to wykorzystać, są rzeczy, w których nie możesz tego wykorzystać. Na przykład na goście, gdzie ty to wykorzystasz, na hard nie użyjesz tego. Na rurku będzie się dało bez problemu. Na rurku oczywiście. Na rurku to może być metą. Myślę, jak możesz to skombić z Izą, bo to ma autoloading. To. Ark is the new stasis. Chyba. Popular weapons, to co mam brać. Ulubiony. Mosk robi solo czy solofowe? Nie wiadomo. Jak patrzę na miniaturkę streama, nie? I widzę, że światło gaśnie. Znaczy oj. To chyba nie flawless. Zresztą drugie za tyle skomplikowane, że raczej najpierw robi solo, a potem dopiero powiedzę. Wracaj tu.
And he's dead. Ty, Drunk może mieć tego wybuchowego perka. Może. Wybuchowy perk, panie i panowie. Wybuchowy perk. Nie wiem, jak to jest po angielsku. Albo tak zwany perk od Solara. Explosive perk. Dostałem dranga, a już od rangu było, dostałem dranga z ramką. Ja dostałem chyba z 18 drangów i żaden nie miał ramki. Więc jakby nie mam żadnego dranga za ramką. Ja dostałem jakieś 10 belowedów z rzędu bez ramki. No ale teraz jak już mam wykraftowanego beloweda, ten zupełnie będzie dropi cały czas. Chciałbym wykraftowanego beloweda. Chciałbym mieć Austringera. Ja wolę Austringera jednak. Mam jedną ramkę Austringera i to jest wszystko. Ja też. Ja mam dwa kolusy i dwa dranki. Mało. Chciałbym kalusa. Znaczy kalus narzędzie, mini. Kalus to jest ten, kalus to jest w tym momencie... ten funnel web tego sezonu, nie? Także... Tak. Trzeba jeszcze trzech kalus. Jednego sidearma. What the fuck, jednego sidearma? O! Zaraz trochę gramy. Jakie to, no to może być jakieś fajne perki. Liniówka ma chory deps. Dobra, trzeba expić dranga. Ktoś już na YouTubie zrobił jakieś porównanie na bossach. Tej fuzyjki? Tak, oczywiście. Skrupa. W sumie, czy za reputację można dostać od korony broń? Z ramką? Wydaje mi się, a nie jestem przynajmniej. To Connor? Czy za reputację można dostać broń z ramką korony? Jak za reputację? Może na przykład za, na przykład ten gramy za wbijanie rangi. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiem, że możesz dostać czerwoną ramkę, jak kupujesz bronię tam. No to wiem. Ale nie wiem jak z tym co powiedziałeś. Widzimy. Tak. Nie, tylko nie pchałem. Ty na bozie już jesteś. Czekam, że jeżeli plecak mnie zapierdoli, to się wkurwię. O, wow! Jakieś słońce. Czy Skid już umarł? Dzięki. Nie mogę powiedzieć wow i... Nie, wow. Ten co os potrzebuje, tak? Chciałbym się cieszyć, że śmieci skidasz mnie takie. Nie, nie są na stream. No ładnie, kurczę. Dobra, ja bym był na jakieś 5 minut, tak czy się. A potem... Można coś powiedzieć. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Bo...
Pieski. Pieski kielich. Czyli dół, tak? Tak. Ja za 5 minut wydło. Fuck me, dude. Będzie triface. Pierdolę. Przeładowany linear. Musi jeszcze te plany gówno tam. Słońce topory, czyli góra, tak? Tak. A trzeba sobie spawnę? Tak. Pamiętamy, że to jest sobie też. Kielich topory, czyli prawo, tak? Tak. Super. Fanart.
Spójrz na LFG. To tam jest, tak, zgaduję, korek. Spójrz na mnie, ten. Nie będziesz spoilerować? Nigdy do niego nie przyjdę. A usunął posta. A co zapisałeś się? Nie, dobra, już wiem dlaczego usunął posta. Tak, znalazł skolę? Tak. Tak, ja sobie znowu zdałem. Kogo tu, który tu już jest damage? Po pierwszy spierdolę, na pierwszym miałem jednego bela. A. No. Podnośnie kurwa jednego bela. Zdetonowała plecak. Zostałeś buffa. Zostałem. A, zostałeś. Ból i cierpienie. Taki chuj oddywacz. Dobra, my już to pisa. To jest dosyć pole minowe, jak teraz patrzę, tak. No tak. No mówię ci, ale zaraz tam nie wszystko wybucha. No, ci raz mnie tak zabiła już, spokojnie. Ale heavy archer zostałeś. To tak. Mam plusik. To takie sporo chyba. No. Dwa słońce, pieski. Lewa, tak? Lewa. Jest na spawnie, okej. Pieski topory były? Pamiętasz może to? Oj nie, jest pieski słońce chyba. No po prostu wezmę same pieski na wszelkie. Gdzie było słońce? Lewa góra. Co? Naprzeciwko toporów. O tam, tak. S. Dobrze, nie. Tak, dobrze. I jakbyś powiedział źle, to byś złapił, więc... No, w sumie tak. Twoja wina, twoja bardzo wielka wina. Nie, no nie moja wina, bo dobrze powiedziałem. No tak, ale tak, była ale... twoja wielka wina. Byłam. Oj tak, ale no, nie jest. Gargantujesz na wielka wina. O. Nie, ta gra to jest prosty jeden wielki żart. No tak, stało? Ale co się stało? Trzeba pokazać. Ty... Kończysz podejście, to pokażę wszystkim na razie. Pieski i... Kielich. Zywasz? I dół. Dół. Easy kielich. Dół. Kielich, pieski, kielich, super. Zbiję sobie tamtego w sumie cwana, żeby na środku i na prawej był bellkeeper. Jasne. Thank you.
kinda fucking need that. Ej, leci młotka chuja. Uczcie, kiedy manifestujesz coś standard. To jest to. To jest jeden bel tak naprawdę, jak się sobie ładnie wejdzie, w sensie. Znajdzie środek, okej. Okay. Rolinom jeszcze. Nie, wiesz co, zrobię to na safe. Nie ma co się spieszyć. To jest autorifle z Europy. Powód? Solar. No, w sumie tylko dlatego. Dobra, masz. Jeszcze bym tutaj zdechnąć.